Siemanko, cześć. 5 miejscówek, gdzie profitować podczas Rapid Respa. Jak już widzicie, pierwsza miejscówka się powtórzy z filmiku, gdzie robić bestiary. Znajdziecie link w opisie, tak samo tam też powiedziałem, jak się tutaj dostać dokładnie. Już tego nie będę powtarzał, chociaż wydaje mi się, że miejscówka dosyć znana, ale bardziej w kwietniu. Właśnie tutaj jest, tutaj chodzi właśnie też o to, że itemy, które tutaj wydropicie, nie sprzedacie raczej z zyskiem teraz, tylko raczej zamrozicie ten hajs. To znaczy, idziecie tutaj, zabijacie te czakoje, dropi wam róg potrzebny do itemku, do zdobycia Ursa Grodona. A Ursa Grodona możemy zdobyć w kwietniu podczas eventu. Przy okazji robicie sobie bestiary na czakoje. To wiadomo, prawda? I ile to kosztuje, zapytacie. Z tego co pamiętam, to w pierwszy dzień tego eventu, gdy on wystartował na Secure, cena tych rogów, czy tego rogu, była mniej więcej 150 000 za sztukę. Czyli no całkiem fajna sumka, nie? Jakbyście tak sobie pozbierali kilkanaście tych rogów, poczekali i sprzedali z zyskiem, nie? Od razu w pierwszy dzień, bo wiadomo, im później, to tym tych itemów będzie więcej, więc cena będzie spadać. Co tu jeszcze chcę powiedzieć? Ważne, żeby serwer, na którym właśnie to będziecie robić, był aktywny. I to dosyć bardzo, tak jak Secure. Na Secure sporo osób gra. Wiadomo, im większe zainteresowanie, tym więcej osób kupuje. Musi być po prostu dużo ludzi na serwie. Jeżeli to jest jakiś serwer, na którym mało osób gra, no to zapewne nie sprzedacie tego, albo cena będzie dosyć mała i nie będzie to zbytnio opłacalne. Inne miejscówki, które tutaj podam, powinny być już ogólnodostępne, nieważne od serwera. Dobra, lecimy dalej. Następna miejscówka to Darashia. Już pewnie się domyślacie, o co chodzi. Pewnie wiecie, że to chodzi o mumie. Chodzi o mumie i o szyszki tak zwane, czyli The Bowl of Myrrh. Do czego to jest? To jest itemek do imbuingu na backpack. Na Secure cena około 4000 each. Zależy jaki serwer, wiadomo, cena jest różna. Ale dlaczego polecam tą miejscówkę? Ponieważ cena właśnie jest tak średnio 3 do 5000, więc spoko, fajny zarobek. Miejscówka dosyć obszerna, także na rapidzie tutaj chyba z 5 osób lekko będzie mogła iść między na przykład tym roomem, a nie wiem, na przykład tutaj, tak, one się tak respią w grupach 3-4 potwory, więc jest w porządku. I co? No i polecam. Przy okazji bestiary zrobicie. Oczywiście od razu nie selajcie na markecie tych itemów, które wydropicie, bo cena zapewne będzie spadać, więc dajcie chwilę. 2-3 tygodnie po tym Rapid Respie i wtedy wystawcie to na market, pewnie ta cena lekko tam wzrośnie, albo możecie sobie to zostawić dla siebie, żebyście nie kupowali, mieć jakiś tam zapas. Aha, i oczywiście do questa, kiedy trzeba mieć dostęp, link w opisie do Tibiopedii, tam macie spoiler, tam macie wymagania. Początek tego questa to jest tutaj dostęp, trzeba napisać z dwoma NPC-kami i wcześniej wykonać jeden quest, wszystko napisane jest w spoilerze. Lecimy dalej. Następna miejscówka się powtórzy z materiału właśnie 5 miejscówek do bestiary, tylko nie będziemy tutaj się zajmować beholderami, tylko bardziej tymi potworami, z których lecą mózgi do imbioingu na HP, jak nie mylę. HP one są. Tak, one są na HP. Trzeci poziom, za sztukę, tak, taki mózg kosztuje 21 000 na Secure, ta cena może być różna. Tak samo jak poprzednio, ogólnie itemy do imbuingu polecam jednak przetrzymać trochę, niż od razu się ich pozbywać, bo ta cena będzie pewnie niższa, bo ludzie będą dropić te itemy. Już właśnie zmierzam do tej miejscówki. Pyk. Przy okazji możecie robić też i bestiary, nie? Na Bonlordy czy tam Bonlord Aje też, one są tam do Addonu? Do Addonu, one są do Addonu. Więc też możecie
No i też bestiary. Też macie te zbierać te banlordaje i je sprzedawać. I tutaj macie brain defy. Tych brain defów jest tutaj chyba kilka. Kilkanaście to nie, ale kilka tutaj ich jest. I w zupełności na rapid respie razy 10 ten respik wam wystarczy. Tak wybijać po jednym mobku. I będzie spoko. Resp powinien wyrabiać. Naprawdę te potwory się respią naprawdę szybko i jak będziecie tutaj sobie siedzieć. Oczywiście bierzcie pod uwagę to, że ta miejscówka jest znana i może być zajęta. Tym bardziej po takim materiale. Nie żartuję. I tak pewnie mało osób będzie oglądać. Zobaczycie. No i tutaj tak siedzicie, tutaj zabijacie te wszystkie brainy. Tak naprawdę jak ja wybiłem już tutaj wszystko, to już jakiś powinien się tam respić za niedługo. Tutaj na dole czy gdzie tam. Tak zabijacie każde te mózgi. No i macie szansę na brainy do HP imbuingu poziom 3. 20k each. Polecam tą miejscówkę. Tutaj macie taki skrót, jeszcze taka ciekawostka. Macie skrót do początku. Wychodzicie, no i wiadomo. Miejscówka w LB. Dalej. I przedostatnia miejscówka. Już pewnie wiecie. Mutated Tigery, czyli kolejny itemek. Do imbuingu nakryta i drugi poziom. Taki no, wiecie o co chodzi. Itemek do imbuingu nakryta. Tutaj już ktoś sobie siedzi, pozdrawiam jeżeli ogląda. No i zabijacie bo oczywiście temu tigery. Wiadomo one są też na Yalahar, ale wybrałem akurat tą miejscówkę na Zao. Przy okazji mutated baty, no i tigery są do bestiary, dosyć rzadko spotykany potwór w specyficznych miejscach, więc można sobie bestiary porobić, przy okazji zarabiając tam jakieś hajsik, albo po prostu dla siebie zbierając itemy do imbu. Na Sekiurze cena 7k each. No i tak wiadomo, sprzedajcie te itemy jakoś tam później, żeby ta cena lekko wzrosła, bo ona pewnie spadnie. I przechodzimy zaraz do ostatniej miejscówki. I ostatnia miejscówka, na którą tutaj właśnie ja będę tutaj sporo siedział na Sekiurce. Taki mam plan. I pewnie też i wiele osób na innych serwerach, czy też właśnie na Sekiurze. Czyli Baby Roche. Miejsce, kraina obfitości po prostu podczas Rapida. Silencer, klawy, bochy, Haunted Blade'y. Caje, no wszystko, no po prostu wszystko leci, a respi się tego na potęgę i to bardzo szybko. Naprawdę 5 osób, 4 osoby na tych dwóch poziomach, 6 nawet. Może tutaj sobie latać i zabijać wszystko po prostu co się rusza. No i profit jest naprawdę konkretny. Chyba z tego co pamiętam to 1kk nawet można było wykręcić w 40 minut, 30. Jak się miało dosyć tą miejscówkę jeszcze pustą, nie? No naprawdę, można przeprofitować. I polecam jak najbardziej tą miejscówkę. Jeżeli chodzi o dostęp, to w opisie będziecie mieli napisane jakie questy są potrzebne. To teraz sobie dokładnie nie przypominam. Oczywiście to jest Fairist. To już wiecie. No i dobra, no i w sumie chyba tyle. Jeżeli chodzi o ten materiał. Trochę sobie strzelam w kolano, mówiąc, że chcę tutaj siedzieć sobie. I pewnie teraz ludzie Sekiury też oglądają. Pozdrawiam Sekureńczyków, pozdro. Napiszcie w komentarzu, kto jest Sekiury i nick, proszę, zobaczymy ilu was jest. No i zobaczymy jak tu będzie. Zobaczymy jak tutaj Sekiura będzie sobie siedzieć. Na tej miejscówce, no bo pewnie tutaj będzie dużo osób. No kurde, to jest taka miejscówka. Takim profitem, nawet widzimy, że już teraz tutaj tyle osób lata, a nie ma Rapida. Więc no. Tyle. Jeżeli chodzi o inne miejscówki, jakie nie podałem, bo tych miejscówek od groma. Ogólnie szeroko pojęte itemy do addonów, itemy do imbuingu. To są itemy, które warto. Na które warto tutaj spojrzeć, tak? Spojrzeć i dać im szansę zobaczyć. Jaka jest cena, jakie są respy, czy tu jest wolne, czy nie jest wolne. I znajdziecie sobie na pewno coś dla siebie. Jak nie z tego materiału będzie coś zajęte,
To po prostu poszukajcie jakieś itemy do imbu, zobaczycie cenę. Chyba gem potrzebuje? Jak gem potrzebuje? Violet gem potrzebuje, żeby wyjść? O co chodzi? A nie, potrzebuję kliknąć. Już myślałem, że gemu potrzebuje, żeby wyjść. Coś się zmieniło. Dobra. Także no. Jeżeli nie znajdziecie nic z tego materiału, rozejrzyjcie się po itemach do addonów. Ceny na markecie, potem miejscówki ogarnijcie. Itemy do imbuingu. I to chyba tyle. Dobra. To tyle. Dziękuję za oglądanie. Jak się materiał przydał, podobał, to zostawcie łapkę. Zostawcie komentarz. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Powodzonka na Rapid Respie. I niech w końcu dadzą tego dla bluta. Ile można czekać? Czołeczka.